Cześć, tu Magda. Dzisiaj przychodzę do Was w końcu z reading vlogiem. Jakoś tak chyba dawno temu nagrywałam ostatniego reading vloga, bo wiecie, że mam teraz sezon, więc tak trochę ciężko mi nagrywać, ale wróciłam właśnie z obozu, dlatego mogę wyglądać na zmęczoną, ponieważ jechałam 5 godzin samochodem. I dzisiejszy dzień po prostu jest dla mnie taki, wiecie, na relaks i odpoczynek i zresetowanie się po tym tygodniowym obozie. I będę czytać coś fajnego, mam nadzieję, bo luty czytelniczo zaczął się dla mnie bardzo źle. Bo ja na obozie jakoś taki mam bardzo niski poziom motywacji, jeżeli chodzi o czytanie, więc nic praktycznie nie czytałam. Ale dzisiaj siadłam i już zaczęłam Akademię Mrocznych Zaklęć, Próby Śmierci, czyli pierwszą część serii od wydawnictwa Winidia. Jest to jakaś taka fantastyka młodzieżowa, chyba dla tej młodszej młodzieży, z tego co mi się wydaje. Na razie nie będę Wam nic o niej mówić, bo jestem dopiero na stronie 16, przeczytałam jeden rozdział dokładnie. Jeśli chodzi o to, co jeszcze czytam, to na obozie zaczęłam Ministerstwo Moralnej Paniki, ale tu też jestem na stronie 20. I mam taką piękną zakładkę, pokażę Wam, ponieważ Ministerstwo Moralnej Paniki kupiłam w księgarni Kaf i spółka chyba w Toruniu. Tak mi się wydaje, że tak się nazywa. Jeśli nie, to tu napiszę poprawną nazwę. I kupiłam tam taką piękną zakładkę i bardzo chciałam ją użyć, więc głównie dlatego zaczęłam tę książkę, nie oceniajcie mnie. Ale zapowiada się fajnie i dość specyficznie. Zobaczymy, jak będzie dalej. Czytam też Zorzę Polarną Filipa Pullmana i jestem na stronie 35. I też na razie dużo nie mam do powiedzenia. Mogę tylko tyle powiedzieć, że podoba mi się język ogólnie, ale w samej historii jeszcze jakoś tak szczególnie nie siedzę, no bo wiadomo, to jest dopiero początek. Za to w Wiedźminie zrobiłam już większy postęp. Tutaj mamy Krew Elfów i jestem przy rozdziale 5. Będę zaczynać rozdział 5 i to jest strona 179 i planuję w tym tygodniu oczywiście tę książkę skończyć. I też na telefonie zaczęłam czytać, ponieważ dopiero dzisiaj chłopak mi przyniesie egzemplarz papierowy Metro 2033. Jeżeli jesteście długo u mnie na kanale, to pewnie w którymś filmie wspominałam, że to jest ulubiona seria mojego chłopaka i on cały czas po prostu chce, żebym ją przeczytała, więc w końcu pomyślałam, że to zrobię. Chyba to jest moje trzecie podejście do tej książki i na razie nie wciągnęłam się jakoś szczególnie. Zobaczymy, jak będzie. Chcę do niej po prostu przysiąść i przeczytać więcej, tak jakby za jednym posiedzeniem i wtedy dopiero zacznę oceniać, bo na razie nie wiem. Ale ja wiem, że ta seria jest uwielbiana przez wiele osób, więc mam nadzieję, że mi też się spodoba. Teraz jest godzina 18:18, ja idę się położyć i sobie chwilę poczytać. Jutro już pewnie będę musiała się uczyć, ponieważ w środę mam ostatni egzamin. Mam nadzieję, że go zdam i będę miała chwilę wolnego, więc będę pewnie już odzywać się do Was jutro.
końcu przychodzę do Was chwilę pogadać, bo dzisiaj już jest piątek, 12 dzień lutego. Ja się do Was nie odzywałam, ponieważ ten tydzień był taki dość zwariowany, pod takim względem, że we wtorek miałam swój ostatni egzamin, o którym chyba Wam jeszcze wspominałam. I później, po tym egzaminie, gdy już go zdałam i uświadomiłam sobie, że jest koniec sesji, jakoś tak wszystko ze mnie zeszło i potrzebowałam kilku dni po prostu odpoczynku. I to jest moje wytłumaczenie, dlatego się do Was jakoś tak mało odzywałam. Ale w międzyczasie czytałam, ponieważ już mogłam wrócić do takiego pełnego czytania. Podczas sesji ciężko mi jest czasami czytać. Zależy też, jak mam rozłożone egzaminy. Do tego też mam sezon, wiecie, obozy i tak dalej, więc to czytanie u mnie różnie wygląda w styczniu i w lutym. Ale wróciłam do normalnego czytania i czytam. Udało mi się skończyć Krew Elfów, czyli Wiedźmina, i tak mi się podobał ten tom, że ja nie mogę. 5 gwiazdek oczywiście. Porównywalnie jest z Ostatnim Życzeniem, czyli pierwszym tomem opowiadań, pod względem tego, jak mi się podobało. Naprawdę, to było świetne. Uwielbiam Ciri, uwielbiam Yennefer. Troszkę mało tu było Geralta, niestety. Nie Geralta, co ja nie gadam? Jaskra. Jaskra tu było mało, ale Ciri i Yennefer mi to nadrobiły. Jeśli chodzi o Zorzę Polarną Filipa Pullmana, to nie zrobiłam żadnego progresu niestety, więc myślę, że w ten weekend się za nią zabiorę i do niej wrócę i po prostu troszkę więcej przeczytam. Oczywiście musiałam iść do sklepu i kupić już Czas Pogardy, bo chcę na dniach się za ten tom wziąć. I oczywiście czytam coś, co jest tutaj i mam to w pokrowcu, ponieważ w ogóle, aha, dzisiaj byłam u okulisty i nie mówiłam Wam. Byłam dzisiaj u okulisty, mam nowe okulary. Nie wiem, czy widzicie, bo są bardzo podobne do tych, co miałam wcześniej. Chciałam coś minimalnie innego, żeby po prostu jakąś zmianę wprowadzić, więc wybrałam troszkę inny kształt doprawek, ale ogólnie są bardzo podobne. I uprzedzam pytania wszystkie. Moja wada to plus 1,75 i plus 1,25, ale cylindry mam minusowe, mam astygmatyzm i przez to nie widzę na dal i na bliż. Więc tak naprawdę zrobiłam 2 pary okularów, ponieważ te mam na co dzień i te są na dal, ale mam też okulary do czytania na bliż. Miałyśmy to zrobić w jednych oprawkach wszystko, ale był problem z dobraniem szkieł. Więc już po prostu powiedziałam, dobra, robię 2 pary i będę zmieniać. Niestety, no ale jakoś przeżyję, jakoś się przyzwyczaję. Nie ma źle, ważne, że mam okulary i że mogę dobrze widzieć. Ale tak, byłam u okulisty i troszkę sobie czytałam Akademii Mrocznych Zaklęć. Już ją tutaj wydostanę z tego. Jestem na stronie 70-71 przed rozdziałem 6. I teraz tak, o czym to w ogóle jest? Ogólnie to jest fantastyka młodzieżowa, bardziej dla takiej, myślę, nawet młodszej młodzieży. Czyta się to naprawdę fajnie, przez książkę się płynie, po prostu błyskawicznie się ją czyta. Styl jest dość taki prosty, nie jest ta książka chaotyczna ani nic z tych rzeczy, więc myślę, że łatwo się w niej połapać. I na tym momencie, w którym ja jestem, do tej pory zdążyliśmy poznać naszą główną bohaterkę Wild, około 18-letnią dziewczynę, która ma dość ciężką sytuację życiową, ponieważ żyje z chorym ojcem, do tego ma pod opieką 2 młodszego rodzeństwa. Miała też mamę, która nie żyje, oraz brata starszego, który też niestety zginął. Na razie nie wiemy dużo o ich śmierci. Wiemy, dlaczego zginął jej brat, dlaczego matka jeszcze nie. Mam nadzieję, że się tego dowiemy w tym tomie, ponieważ to ma być seria. Ogólnie nie powodzi im się za dobrze, nie mają za dużo pieniędzy. I do tego Wild tak jakby musi bardzo zajmować się rodziną, przez to, że właśnie jej ojciec jest chory. Co mu dokładnie jest, nie wiemy. Ona też sama dokładnie nie wie. Ale no, ta choroba ojca uniemożliwia mu często pracę przy zwierzętach, ponieważ oni mają gospodarstwo swoje, mają farmę jakąś, więc no, Wild jest za to wszystko odpowiedzialna. I fajnie to tu widać, fajnie widać, jaka ta dziewczyna jest ogarnięta, jak ona potrafi poradzić sobie w niektórych sytuacjach, w których jej rówieśnicy mogliby nie dać rady. Ona jest na to gotowa, ponieważ tak życie niestety ją poturbowało, że jej charakter się w ten sposób ukształtował i jest ona, myślę, dojrzalsza niż większość jej rówieśników. I po prostu pewnego dnia do domu przychodzi list. List z wezwaniem do Akademii, ale nie jest to wezwanie dla Wild,
tylko dla jej młodszego brata. I oczywiście nie jest to zwykła akademia. Jak możecie się domyślać, jest to fantastyka, więc akademia też będzie miała elementy jakiejś magii. Co tam się dalej dzieje, wam nie powiem, bo ja też nie jestem na momencie, gdy jesteśmy już w tej akademii, więc też nie chcę wam tu dużo zdradzać, bo uważam, że opis zdradza troszkę za wiele. Więc na razie powiem wam tyle. Jeśli coś będę chciała do fabuły dopowiedzieć, to powiem, jeśli nie, to nie, bo książka jest dość krótka, więc nie chcę wam tu też za dużo zdradzać, bo ona nie ma nawet chyba 250 stron. Co do naszej głównej bohaterki Wild, to polubiłam tę dziewczynę, jest naprawdę fajna. Nie zżyłam się z nią jakoś szczególnie, ale nie irytuje mnie ani nic z tych rzeczy, więc fajnie mi się po prostu o niej czyta. Co do reszty rodziny, nie znamy ich dobrze. Ojciec troszkę mnie irytuje, ale z drugiej strony rozumiem, że on jest tak specjalnie wykreowany, ponieważ on się bardzo męczy, odczuwa duży ból i też zażenowanie w niektórych sytuacjach, bo nie może sobie poradzić z różnymi rzeczami i dzieci muszą go w tym wyręczać, więc na pewno jest to dla niego bardzo ciężkie. A jeśli chodzi o rodzeństwo, to jakoś szczególnie ich charakteru na razie nie poznaliśmy. Zobaczymy, jak będzie dalej. Jestem dobrej myśli, ponieważ książka mnie bardzo wciągnęła i już nie mogę się doczekać, aż będę ją dalej czytać. Idę teraz czytać, jest godzina 20:24. I pewnie odezwa się do was już jutro. Odzywam, bo jestem w trakcie akademii i jestem na stronie około 100. I ogólnie zauważyłam, że ta książka niekiedy jest dziecinnie napisana. Nie wiem, czy to są tylko moje odczucia, czy ja się przyczepiam, bo na przykład było tu jakieś porównanie, że coś tam śmierdzi jak pacha hipisa. Rozumiecie? Takie głupie po prostu zwroty niekiedy. Nie jest to nic takiego, wiecie, wielkiego i strasznego, ale no ja to zauważam i ja to wychwytuję. Ale ogólnie książka napisana jest bardzo przyjemnie i bardzo fajnie, ale no tak jak mówię, niekiedy te zwroty są takie dość dziwne, ale może to dlatego ja się tego czepiam, może dlatego, że po prostu nie jestem targetem tej książki i ta książka nie jest skierowana do mojej grupy wiekowej. Nie mówiłam wam nic o Metro 2033, a czytam i jestem jakoś na 150 stronie. I teraz tak, ogólnie to coś mi nie pasuje, styl mi się podoba, chociaż jest dość powolna ta książka. I nie wiem, czemu nie wciąga mnie, nie wiem, czy to jest wina książki, czy to jest moja wina, bo tak jak mówiłam, to już jest moje trzecie podejście do niej i chciałabym ją teraz skończyć, ale nie wiem, jak to mi pójdzie, bo troszkę, przyznam szczerze, przymuszam się do czytania, a temat mnie interesuje. Uważam, że pomysł na fabułę jest genialny, ponieważ mamy tu rok 2033 i ludzkość wyginęła. I ci, co pozostali, ci, co przeżyli, żyją w moskiewskim metrze i jeden z naszych głównych bohaterów dostaje specjalne zadanie i musi po prostu się tam przemieścić do takiej głównej stacji, polis i tak dalej. Nie będę wam tutaj zdradzać za dużo. Ja jestem na początku dopiero jego wyprawy i tego wszystkiego, co tam się dzieje, ale jakoś szczerze mówiąc nie porywa mnie to. Nie jest to złe, nie mówię, że ta książka jest zła. Mówię, że po prostu między nami coś nie gra. Mam nadzieję, że to się zmieni i z czasem będzie mi się ją lepiej czytać i będzie mnie bardziej do niej ciągło, bo na razie po prostu nie mam za bardzo na nią ochoty. Ale tak jak mówię, nie chcę jej przerywać i będę czytać dalej. Zobaczymy.
tego vloga i powiedzieć wam, że skończyłam Akademię Mrocznych Zaklęć i tak naprawdę nie mam wam nic szczególnego jeszcze do powiedzenia, poza tym, że mam wrażenie, że ta książka jest napisana tak, że opisanych tu jest wiele różnych sytuacji, ale są one tak jakby pobieżnie opisane i po prostu bardzo dużo się w tej książce w pewnym momencie dzieje. Niekoniecznie jest to chaotyczne, ale uważam, że za dużo się dzieje i za mało tak jakby są te rzeczy poszczególne opisane. Nie wiem, czy rozumiecie, o co mi chodzi, czy też mieliście takie odczucia czytając tę książkę, ale coś takiego miałam wrażenie, że po pierwsze na pewno jest tu za mało treści jest, w takim sensie, że jest za krótka ta książka na tyle rzeczy, które tam się dzieją. Ale tak ogólnie wciągnęła mnie, zaangażowałam się w całą historię, nie jakoś bardzo, ale po prostu uciekawiło mnie, co tam się dalej będzie działo. Polubiłam naszą główną bohaterkę, bardzo podoba mi się to, jak została ona wykreowana i wydaje mi się, że ona jest jedyną osobą jakoś tak bardziej wykreowaną w tej książce, niestety. No ale czego można się spodziewać po tak krótkiej książce? Oczywiście jej tu mamy najwięcej, więc o niej też będziemy wiedzieć najwięcej. O całej reszcie wiemy niewiele. Denerwuje mnie na przykład to, że o ojcu naszej głównej bohaterki wiemy jedynie praktycznie tyle, że jest chory i tak jakby wszystkie sytuacje, w których on jest w tej książce, pokazują nam, że on jest chory i że on cierpi. I rozumiecie, nie ma tu nic więcej tak jakby z jego strony. O jej rodzeństwie dalej nic szczególnego nie wiem. Poznajemy nowych ludzi w drugiej połowie książki, którzy są jako tako i te charaktery są ich, szczególnie jednej dziewczyny, zaznaczone tutaj mocno, co mi się podobało, ale tak jak mówię, no o bohaterach nie wiemy za dużo, ale też tego nie oczekiwałam jakoś szczególnie. Chciałam się dobrze bawić, dostałam to. Chciałam, żeby ta książka nie była chaotyczna, uważam, że nie była, była w porządku i dobrze się czytało, łatwo się połapać dość w historii. Myślę, że dla młodszego czytelnika, w takim sensie, że młodszej młodzieży. Wyłączyło mi się nagrywanie, nie wiem co mówiłam, ale wydaje mi się, że zatrzymało się na tym, jak mówiłam, że jest to dobra książka dla młodszych osób, czyli dla młodszej takiej młodzieży, nie mówię dzieci, ale dla młodzieży młodszej. Na pewno, ja jestem troszkę za stara i czuję to, ale patrzyłam na nią z różnych perspektyw, z perspektywy mojej, czyli osoby 22-letniej prawie, ale też próbowałam się wczuć na przykład w taką 14-letnią osobę i inaczej troszkę spojrzałam na tę książkę i myślę, że wtedy bawiłabym się naprawdę jeszcze lepiej. Więc koniec końców książkę wam polecam, nie oczekujcie tutaj jakoś mega dużo, ale na pewno będzie to dobra rozrywka i pewnie przeczytam kolejne części. W całej reszcie nie zrobiłam jakiegoś szczególnego progresu i też nie wzięłam czytnika z Krakowa, ale zaczęłam na telefonie sobie czytać książkę autorki dorosłych, a wiecie, że Dorośli to była jedna z lepszych książek, jakie przeczytałam w tamtym roku, czyli Marii Aubert. Jest to, że Zabierz mnie do domu, czytam to na Legimi, ale dopiero zaczynam, więc pewnie dowiecie się o niej już w podsumowaniu miesiąca. I jak widzicie, zrobiłam małą reorganizację, ale totalnie to nie wyszło, bo mam tu całkowicie jakieś, wiecie, fantastykę młodzieżową pomieszaną z obyczajówkami młodzieżowymi. Na dole mam tu gdzieś fantastykę dla dorosłych, z science fiction, tu gdzieś przechodzi to w fantastykę młodzieżową, no po prostu mam taki bajzel tutaj, ale no chciałam to jakkolwiek poukładać, ale zobaczymy, na pewno będę robić jakąś większą reorganizację, więc jeśli chcecie, żebym wam to na grała, to piszcie, to na pewno coś takiego zrobię. Ja już się z wami żegnam, dziękuję wam bardzo za oglądanie. Na dzisiaj to już tyle, widzimy się następnym razem, cześć!